na moim kanale Klaudia przedstawia. Dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik, odbiegający formatem od poprzednich, bo nie zawsze można tylko sobie żartować lub układać lub wybierać piosenki do sens filmów. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o ważnym dla mnie temacie niepełnosprawności w naszym społeczeństwie. Jak ona jest odbierana, jak się na nią reaguje i czy powinno się to zmienić, czy nie. Jak się w ogóle żyje osobom niepełnosprawnym tak naprawdę? I czy serio jesteśmy tacy straszni, jak niektórzy ludzie uważają? No, tego wszystkiego się dowiecie w dzisiejszym odcinku. Na sam początek powiem wam, że sama zaliczam się do osób z niepełnosprawnością. Od urodzenia towarzyszy mi mózgowe porażenie dziecięce, co w skrócie oznacza to, że jeśli chodzi o moje przemieszczanie się w dłuższych dystansach, to korzystam z wózka inwalidzkiego, ale mogę też wstać z czyjąś pomocą lub przy balkoniku. Żyję już na tym świecie 22 lata. Sporo. I spotkałam się z różnymi reakcjami na temat odnośnie mojej osoby. Jedni mnie akceptują, drudzy naśmiewają się, czy patrzą jak na kosmitkę z filmu science fiction. Zazwyczaj jak gdzieś wyjeżdżam do innego miasta i chodzę sobie po starówkach, to właśnie tungapiów jest powszechny. Lub gdy idę do sklepu spożywczego też. Mało tego, moi drodzy. Matki chowają przede mną swoje dzieci. Nie wiem dlaczego. Jak krzywdy zrobić im nie zrobię. Mało tego, gdy je coś nurtuje, mogę śmiało odpowiedzieć na różne pytania. Bo dzieci są szczere i dzieci pytają, bo są ciekawe. Ja myślę, że dzieci trzeba uświadamiać, nawet w taki prosty sposób, że no ta pani po prostu nie może chodzić, bo jest chora. Kiedy dzieci wiedzą, jest wyższe prawdopodobieństwo, że właśnie oswoją się z tym szybciej i nie będą miały problemu z obcowaniem z takimi rówieśnikami w takim stanie i będzie im łatwiej nawiązywać przyjaźnie. W gruncie rzeczy tak naprawdę niczym się od was, że tak powiem, zdrowych ludzi nie różnimy. Mamy takie same potrzeby, takie same marzenia, też chcemy przynależeć do różnych grup. Chcemy być częścią społeczeństwa. Chcemy mieć przyjaciół, chcemy się bawić, chcemy kochać i być kochanym. Tylko po prostu no, jest nam trudniej poruszać się lub jeszcze coś innego. W zależności od tego, czy ktoś nie widzi, nie słyszy. Bo różne są przypadki, ale generalnie pomijając aspekty fizyczne, no naprawdę niewiele się różnimy i uważam, że nie należy skreślać osób niepełnosprawnych, dlatego że po prostu
zobaczyłeś zdjęcie tej osoby na wózku. Jeśli taka osoba chce z tobą spróbować porozmawiać, to znaczy, że prawdopodobnie wiele odwagi kosztowało ją to, żeby się przed tobą otworzyć i opowiedzieć o swojej sytuacji. Najlepiej byłoby po prostu powiedzieć, że te trudności niczego nie zmieniają i dać szansę się poznać, zbudować jakąś relację. Osobom z niepełnosprawnością też ciężko zdobyć pracę. Taką pracę, która miałaby powiązanie z wykształceniem. Często są to jakieś nieszczególnie wymagające prace, jakieś manualne lub, nie wiem, stróżowanie w jakimś miejscu. Nie mówię, że te prace są złe, bo no bo żadna praca nie hańbi, prawda? Ale no, są ludzie wykształceni w danym kierunku i nie mogą wykonywać swojej pracy ze względu na stan fizyczny, ze względu na swoją jednostkę chorobową, bo rynek pracy nie może zapewnić potrzebnych nam elementów. Dajmy, wielu ludzi na przykład potrzebuje pomocy w skorzystaniu z toalety i ogólnie takich wykonywaniu codziennych czynności. A no w pracy nie jest to możliwe. Nie podejdzie się do losowej osoby w pracy i nie powie: mógłby mi pan pomóc w skorzystaniu z toalety? No nie, no to nie. Wiele by to zmieniło, na pewno odciążyłoby rodziców osób niepełnosprawnych. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale więcej uwagi w Polsce poświęca się niepełnosprawnym dzieciom. Więcej się o nich mówi, o tym, że trzeba im pomagać, dawać pieniądze itp., a kiedy już się jest dorosłym niepełnosprawnym wchodzącym w życie, państwo o tobie zapomina i musisz radzić sobie sam. Nie można już sobie pozwolić na taką ilość turnusów rehabilitacyjnych, jakie się miało w dzieciństwie. Jest dłuższe oczekiwanie na zmianę wózka, który pasowałby do twojego zmieniającego się ciała. Dzieci mogą częściej zmieniać, dorośli muszą się trochę przemęczyć, oczekiwać na możliwy czas tej zmiany. No bo wiadomo, też trzeba trochę pieniędzy w to włożyć. Mamy oczywiście renty, trzynastki i inne takie świadczenia. Ale są też minusy z tym związane. Mianowicie, gdy na przykład ktoś pracuje, jest w stanie pracować i przekroczy próg dochodowy, to w tym momencie ta renta jest zabierana, bo
przekroczyłeś swoje zarobki i w dorozumieniu no, nie zasługuje się na rentę, co jest śmieszne, ale niestety prawdziwe. Świadczenia pielęgnacyjne też powinny się podwyższyć dla opiekunów, bo to jednak jest spore wyrzeczenie, bardzo ciężka sprawa, tak się kimś opiekować. Naprawdę się należą wielkie, wielkie brawa rodzicom. I bo nie każdy by się tego podjął. Ale są właśnie też w tym życiu starczyło na wszystko, bo gdyby tak żyło się samemu zupełnie, to z tej renty to jedynie starczyłoby na opłaty. A co zresztą? Tego nie wie nikt. Więc no takie właśnie są blaski i cienie. No niby są te świadczenia, pomaga się, ale jednak są granice. I też metaforyczne schodnie są związane. Pomaga też bardzo 1,5%, kiedyś 1% podatku, o ile znajdzie się stałe firmy czy osoby prywatne, które mogłyby przelać pieniądze. No można powiedzieć, wszyscy niepełnosprawni właśnie walczą o te osoby, żeby jak najwięcej firm przedstawicieli płaciło to właśnie na daną osobę, na jej stronę w fundacji. I można to porównać w sumie do takich wyborów na prezydenta. Roznosi się na przykład kalendarzyki jakieś, czy ulotki ze swoim numerem KRS. Pisze się o tym, żeby kogoś zachęcić i no potem te pieniądze idą na rehabilitację, czy tam w zależności od tego, co kto potrzebuje. I w zależności, ile tam się uzbierało. Ja osobiście korzystam pod kątem rehabilitacji. I to jest właśnie element naszego życia, ta walka o pozyskiwanie ludzi ewentualnie do pomocy. Sprawdzamy, ile się nazbierało i na co można to sobie przeznaczyć. Już wedle potrzeb. I tak co roku w sumie się dzieje. Jak już przychodzi rozliczanie się. A tak poza tym to robi się też wiele zwykłych rzeczy, jak po prostu jeżdżenie na wyjazdy i albo na różne koncerty. I obcuje się z ludźmi generalnie. I odpowiadam na pytanie z początku odcinka. Nie, nie jesteśmy tak straszni. Nie, nie, nie skrzywdzimy
naszych dzieci, nie, nasze choroby nie są zaraźliwe. Kiedyś ktoś myślał, że niepełnosprawnością można się zarazić. Autentyczna moja historia. To było w podstawówce, co prawda, ale fakt faktem było, więc dementuję. Nie, niepełnosprawnością nie można się zarazić. Chociaż nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Może się zdarzyć wypadek. Ale to nie dlatego, że się zaraziliśmy, moi drodzy. To taka głupota, ale niektórzy w nie wierzą. I są jeszcze też takie stereotypy, kiedy widzi się na przykład kogoś na wózku, wydaje się, że ta osoba nie jest w stanie sama rozmawiać albo nie wie, co się wokół niej dzieje. I często zwracasz się do towarzysza takiej osoby, a nie bezpośrednio do niej, co jest błędem, bo hej, ja tu jestem i zrozumiem cię bez problemu i nie musisz się wypowiadać o mnie w trzeciej osobie i można normalnie porozmawiać, zapytać albo zwrócić na coś uwagę. Więc to też jest taka sprawa, o której warto powiedzieć. Często też bywa tak, że ludzie się modlą, jak mnie widzą. Składają ręce do modlitwy w mojej intencji. Może jest to miłe, ale ja się czuję przy tym osobiście odrobinę niezręcznie i nie wiem, jak zareagować, więc no może lepiej by było, gdybyście się ograniczyli modlitwy, kiedy widzicie kogoś niepełnosprawnego. Zaoszczędziłoby to niezręcznej ciszy. Jeszcze jedna uwaga, nie dotykajcie nas bez naszego pozwolenia, nie podchodźcie, nie łapcie nas za rękę bez pytania, bo to działa tak samo, jakbyśmy przekroczyli waszą strefę komfortu i no nie wygląda dobrze. My jesteśmy normalnymi ludźmi, możemy odpowiedzieć na wasze komunikaty, więc no nie szkodzi pytać, nie traktujcie nas jak lalki, które można sobie dotykać po prostu. I będzie dobrze. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej sprawie. Mianowicie o klatkowaniu. Jeśli widzicie na portalu randkowym jakimś konto osoby z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, nie dyskryminujcie jej, bo może się naprawdę okazać, że to najfajniejsza osoba, jaką mogliście poznać w swoim życiu. Nie zawsze trzeba iść tylko na łatwiznę. Można poszerzać horyzonty i poznać nowych ludzi, a może się okazać, że właśnie dogadacie się i choroby nie będą miały znaczenia. I to wam radzę, po prostu patrzcie, jak się kto zachowuje, jak rozmawia i nie zwracajcie uwagi na nic więcej. Oczywiście nie przymuszam, żeby na siłę się umawiać z taką osobą, ale warto dać tą szansę, warto spróbować. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Troszkę sobie porozmawialiśmy tak o życiu,
na tym, co jest ważne. Może nagram niedługo jakiś jeszcze jeden filmik na ten temat. Zobaczymy, jak będziecie chcieli. No i buziaczki, papaj, do następnego filmiku.